Cześć, to ja Wojtek Pietraszek. Tym razem będziemy testować i przeglądać sobie tuner firmy Ibanez LU30. Zapraszam. Czyli tuner firmy Ibanez LU30 jest tunerem chromatycznym w metalowej obudowie. Mamy wyjścia in oraz out. Jest to efekt przeznaczony do montowania w pedalboardzie. Mamy tutaj jedno wejście na zasilacz, standardowy 9V, standardowa wtyczka, i może nam on też służyć jako zasilacz, czyli mamy też dodatkowo na pokładzie zamontowany wyjście, standardowe wyjście na inne efekty, które możemy do niego podłączyć. Jest zasilany standardową baterią 9V. Klapka znajduje się od spodu. Możemy za jego pomocą stroić w dwóch trybach. Tryb stroboskopu oraz standardowy tryb wskazówki. Dodatkowo możemy naturalnie ustawić kalibrację, czyli możemy ustawić ilość herców w tym tunerze. Czytelny duży wyświetlacz oraz napisane, wyświetlane dźwięki, jakie nam pokazuje ten tuner, sprawia, że jest on naprawdę godny polecenia i powinien się znajdować w każdym pedalboardzie. Wymieniłem Wam wszystkie funkcje, jakie tutaj znalazłem i jakie są według mnie ciekawe. Teraz zobaczcie, jak to wygląda. To strojenie za pomocą dwóch trybów. Jeden ten stroboskop i drugi wskazówka. Rozstroję specjalnie. Świeci się nam jak oświetlenie choinkowe na Boże Narodzenie. Jak zauważyliście, jak naciskam tryb strojenia, to nam odcina brzmienie gitary, że tak można powiedzieć. Mamy więc do wyboru, widzicie, mamy do wyboru dwa tryby po prostu strojenia, tryb kalibrowania i właściwie to jest tyle. Więc można powiedzieć, bardzo proste, nieskomplikowane urządzenie i w zasadzie chyba o to nam chodzi, prawda? Żebyśmy mogli sobie bez problemu stroić i bez zbędnego jakiegoś zajmowania się, jak tu podłączyć, jak tu włączyć, gdzie tu można zmienić, gdzie tu można jakieś ustawienia zamontować, tak jak ma to miejsce w innych tunerach. Po prostu włączamy kabel, dajemy kabel do out, do wzmacniacza czy do innych efektów i mamy już gotowe wszystko, co byśmy chcieli. Wyłączamy i możemy jechać.